No i można bez mikrofonu, bez słuchawek, bez łącza USB, bez czego jeszcze, bez... bez przejściówek. Chciałem zapisać taką myśl. Od dłuższego czasu już rozmyślam o tym. O tym pi i o tych wzorach tak dobrze skonstruowanych na niej. O tej matematyce teoretycznej, która określa kształt naszego świata. I sobie tak rozmyślam, dlaczego on jest taki skomplikowany, z którą mógłby być taki dużo prostszy. W związku z tym kołem, które ma promień 1, średnicę 2, obwód 6. W tym momencie, gdyby nie było liczb dziesiętnych, to można by to geometrycznie spojrzeć na to zupełnie inaczej. Tak mi się kojarzy z tym taki tytuł Świat przenicowany, bo gdzieś słyszałem o jakiejś książce na ten temat. Ale tak sobie myślę o tym uproszczeniu, że ono uwidacznia pewnego rodzaju właściwość przestrzeni. Niech by ona i była trójwymiarowa, w związku z tym, że te trzy wymiary najłatwiej nam zmierzyć i już wyrazić ten bardzo ważny aspekt rzeczywistości, którym jest objętość. No i cała reszta z nią związana z wielkości typu gęstość. Ale myślę o tym, że przecież podziałka milimetrowa na przymiarze, na linijce jest, narzuca pewnego rodzaju systematyzm. Każdy milimetr jest równy każdemu innemu milimetrowi. Bez względu na odległość. I to są takie przymiary liniowe. Miarki liniowe, linijki. A myślę sobie o takim właśnie mierzeniu przestrzeni trójwymiarowej, czyli objętościowej. I kiedy spojrzymy na tą przestrzeń w taki sposób, że kiedy mierzymy promień, to nie mierzymy go przymiarem liniowym, chociaż on jest linią prostą, czy na linii prostej się znajduje, to jednak dotyczy przestrzeni kulistej czy okrągłej. I w tym momencie przy tej proporcji na przykład 1 metr promień, 2 metry średnica, 6 metrów obwód, to oczywiście tam się wkrada pewnego rodzaju nieścisłość przy tych liczbach 1, 2, 6, polegająca na innym kształcie przestrzeni. Przestrzeń jest gęstsza w środku, a bardziej rozciągnięta na zewnątrz. Więc w związku z tym, żeby jakoś dopasować tą miarę liniową
do gęstości przestrzeni, bo jeżeli mierzymy promień kuli, to przy środku kuli przestrzeń jest gęstsza, więc w związku z tym i milimetry powinny być bardziej ściśnięte przy środku kuli niż na zewnątrz. Wtedy wszystko by się porozciągało na równe miary liczenia, tylko tyle, że bardzo trudno byłoby zbudować taki przymiar promienia, który byłby gęstszy w środku, a bardziej porozciągany milimetry miałby na zewnątrz. Chciałbym wyliczyć, w pamięci oczywiście, bo inaczej nie mogę, chciałbym wyliczyć, w jaki sposób będą powiązane ze sobą te milimetry w zależności od odległości od promienia. Bo na zwykłej linijce to one są jednakowe zawsze, czyli 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Każdy następny to jest tylko jeden. A w przypadku takiej miarki do mierzenia promienia kuli, żeby promień dowolnego, żeby obwód dowolnego kręgu był 6. W zależności od odległości, no to jeżeli on będzie 10, no to niestety, żeby miał 60, to nie może on się znajdować w odległości 1 jednostką standardową. I o tym będę musiał rozmyślać, o tym nie mogę mówić. Wtedy, kiedy mówię, to myślę o tym, co mówię i o co słyszę. Natomiast kiedy nie mówię, nie słyszę, kiedy nikt do mnie nie mówi, ani ja niczego nie oglądam i nie słucham, to wtedy mogę myśleć o tym, jak w tej matematyce teoretycznej, jak wyliczyć tą funkcję przekształcenia liniowości w objętość. Tak od razu, jednym skokiem. Bez płaszczyzny.